Cześć, z tej strony Melon221, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się audiologiem i to będzie prawdopodobnie ostatni film teleturniejowy, ale go nie planowałem. Otóż na wirtualnych mediach dzisiaj z rana, i to bardzo z rana, nawet z wczoraj wieczora, pojawiła się już oficjalna informacja, że wraca teleturniej Wabank. Jacek Kurski, tutaj jest cytat, rozwijamy ofertę dla widza teleturniejowego. I jak czytamy w nagłówku, telewizyjna dwójka w wysunionej ramówce pokaże reaktywowany po 16 latach teleturniej Wabank. Program ma być emitowany w dni powszednie o godzinie 18.55, zastępując reality show teściowe i sedowe, kto tu rządzi, dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Rozwijamy ofertę dla widza teleturniejowego, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wiosną pokażemy 6 projektów tego typu, mówi nam Jacek Kurski. Domyślając się o jakich formatach mówi Jacek Kurski, możemy mieć na myśli takie formaty jak 1 z 10, Familiadę, Jaką to melodię, Koło Fortuny, któreś z formatów Krzyżówka lub Trać Miliona oraz Wabank. Czyli tutaj już po pierwsze, Jacek Kurski sugeruje nam, że któryś z formatów poleci. I będzie to albo Postaw na Milion, zwany przeze mnie Trać Miliona, albo Krzyżówka. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest zlecenie Krzyżówki, gdyż po prostu oglądają dużo mniej widzów i jest dużo gorszej porze emisyjnej. Jednakże co mnie martwi? Oczywiście ja się bardzo cieszę, że Wabank powraca do TVP, jednakże martwi mnie to, martwi mnie ta godzina, która została podana przez wirtualne media. Oczywiście jest to godzina 18.55. Znana jest to wam godzina? A wiecie, co jest o tej godzinie? Od poniedziałku do piątku? Tak, tak, dobrze wiecie, 1 z 10. I w mojej opinii Jacek Kurski po prostu strzela sobie w stopę tą decyzją, gdyż wicele turniejowy, tym ja, będzie miał do wyboru albo 1 z 10, albo Wabank. Także tym razem Jacek Kurski po prostu popełnia złą decyzję tym, że Wabank pojawi się o tej porze emisyjnej. To jest po prostu głupota z wykonania prezesa TVP, gdyż ja najzwyczajniej w świecie tego jednego formatu oglądać nie będę. A wiadomo, że zostanę przy 1 z 10, gdyż po prostu odcinków 1 z 10 nie będzie na TVP VOD, a prawdopodobnie Wabank się na tym VOD pojawi. Jednakże uważam, że decyzja prezesa jest głupia, gdyż po prostu jest to bez sensu, bo widz ma wybierać między jednym formatem a drugim formatem. Oczywiście są jeszcze dwa inne scenariusze, albo ostateczna godzina Wabank się zmieni. Ja dalej uważam, że to powinno być w slocie zamiast powtórek Familiady, czyli o 16.30. Byłoby to dużo, dużo lepsza decyzja niż 18.55. Zresztą, pomyślmy sobie jeszcze jednym. Był taki jeden jeszcze format, który leciał o godzinie 18.55, tylko wtedy on leciał na dwójce i to było, i zastąpił dwa sloty 1 z 10 i nazywał się Tylko Ty. Tylko Ty nie potrafiło przekroczyć nawet milionowej widowni na dwójce. Jacek Kurski, dając Wabank na tę godzinę, od razu wskazuje format na porażkę. A po drugie, możliwe, że 1 z 10 zostanie przeniesione, w co bardzo, bardzo wątpię, gdyż gdzie? 18.55 to jest po prostu już godzina ikoniczna do 1 z 10, jest ona pokazywana już od dobrych 10 lat praktycznie na tej samej porze, czy to wcześniej na dwójce, czy obecnie na jedynce, także wydaje mi się, że jedyną opcją, która uratowałaby w mojej opinii Wabank, to jest po prostu przeniesienie godziny emisji na te 16.30, gdzie jest wtedy slot powtórek Familiady. Dlaczego prezes Jacek Kurski nie potrafi tego zrozumieć i daje to 18.55, gdzie jest 1 z 10? Dlaczego? Jeszcze na dodatek, ja zrozumiałbym, gdyby to było jeszcze gówno pokroju Kłamczucha, bo ja to bym pominął i tak dalej, ale kuźwa, Wabank! To jest format, który jest również wiedzowy i który również się bardzo ciekawie ogląda. Dlaczego, Jacku Kurski, chcesz zabić ten format już na samym początku? To moja szybka opinia o tym, co sądzę o powrocie Wabank do Telewizji Polskiej. A no i jeszcze wiadomo, nie dziwcie się, jeśli tym prowadzącym faktycznie zostanie Kurzajewski, bo jeżeli ktoś wierzy w Kaczora, to niestety, ale zachęcam chyba wizytę u lekarza. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, to był bardzo szybki, spontaniczny, improwizacyjny audiolog. To był tak naprawdę przedostatni już film o teleturniejach na kanale, bo niedługo widzimy się bez Narta ni Róż. Oraz będzie jeszcze podsumowanie teleturniejów w 2019 roku. Do zobaczenia.